Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Witamy Was w Dzieciandii. Cóż to się z nami ostatnio działo? Haniu, co się z nami działo? Znów mieliśmy sporą przerwę w nagrywaniu naszego podcastu. Było dobrze i było niedobrze. Byliśmy chorzy. Ale tatę to chyba dalej coś trzyma. No i muszę powiedzieć, że trzyma mnie naprawdę okropnie. Ja ledwo mówię. Ledwo, nie wiem czy to słychać, ale ledwo, ledwo. No już teraz troszeczkę lepiej, ale rzeczywiście było bardzo, bardzo ciężko. Tydzień temu mieliśmy niesamowitą pogodę. Było chyba z 18 stopni. Wszystko pięknie kwitnie i pachnie. Byłyśmy też na plaży i na skałkach. A opowiesz nam trochę o tych skałach, Haniu? Co to takiego? To są takie duże skałki, co nie są naturalne, ale można na nie wspinać. Ja nie wiem, z czego one są zrobione, ale rzeczywiście to są sztuczne skałki. Tata, tak z daleka, ty tak z daleka mówisz? Ja ledwo mówię, to są betonowe. Betonowe skałki, ale rzeczywiście wyglądają jak prawdziwe skały, na które można się wspinać. Bo mogą. A wiecie, co z tymi skałkami jest ciekawego? Że jak je postawili, to one były bardzo wysokie, a potem zrobili nam plażę, bo dosypali piachu i one są o połowę niższe. Dzięki czemu Hania się nieźle na nie wspina. Tak? Jesteś takim ekspertem w chodzeniu na te skałki, Haniu? Tak. A jak będzie po angielsku słowo wspinać się? Climbing. I my jak byliśmy tam w zeszłym tygodniu, to takich dwóch chłopców chciało wejść na te skałki i nie mogli. I ty zaczęłaś im tłumaczyć, jak wejść, a oni odeszli. I chyba im na ambicje weszłaś, bo po chwili przyszli z powrotem i zrobili wszystko, żeby wejść. A ja i mama patrzyliśmy na to i tylko się śmialiśmy z nich. No, to prawda. A ja dodatkowo się zagrzebałem i wygrzewałem. Jak się zagrzebałeś? Zagrzebałem w piachu. Znaczy nie zagrzebałem się w piachu, bo trochę powiało, to trochę dawało. Ale nie, wygrzewałem się na słoneczku i nie chciałem w ogóle zejść. Ja bym się czułem jak ta salamandra na słońcu. A czy tutaj mamy salamandrę? Salamandry nie widziałam, ale mamy małe jaszczurki i one rok w rok wychodzą w tym samym miejscu. Na te same skały. To prawda. Zawsze widzimy je na tych samych skałkach na klifie. Może gdzieś tam mają swoje gniazda. Mnie to bardzo fascynują, te jaszczurki. Zawsze jak idziemy, to ich szukam i wiem, gdzie ich szukać. A czy wiesz, Haniu, co jedzą takie gady? Gady? Gady to na przykład żółwie, węże, jaszczurki, aligatory i krokodyle. W przeciwieństwie do płazów, gady oddychają tylko przez płuca i mają suchą, łuszczącą się skórę, która zapobiega ich wysychaniu. A czy wiesz, co to płazy? Słownik Google Translator nam powie. Amfibia. Amfibia. Tak, płaz po angielsku to amfibia. Płazy to małe kręgowce, które do przeżycia potrzebują wody lub wilgotnego środowiska. Do gatunków z tej grupy należą... Snakes, turtles and all the good stuff. And all the good stuff. Żaby, ropuchy i tu cię zaskoczę, salamandry. Ale salamandra to nie jaszczurka. Czekaj, bo jeszcze tata chce coś powiedzieć. Tata oddycha z otwartymi ustami. To nie są salamandry. Salamandry to płazy, nie gady. Z wyglądu może i przypominają nieco jaszczurki, ale jednak są to płazy. I jeszcze traszki, które też są płazami. Wszystkie te płazy mogą oddychać i wchłaniać wodę przez bardzo cienką skórę. Płazy mają również specjalne gruczoły skórne, które wytwarzają przydatne im do życia białka. Ale ja wam powiem, ja chyba chciałabym być takim płazem. Płazem być i wchłaniać wodę. Ja jak mam problem z wodą... To piję ją. To ja już wiem wszystko. Tak? No to powiedzcie mi tylko, co jedzą te gady, bo się w sumie nic nie dowiedziałem. Małe zwierzątka jak myszy i insekty jak pająki. Tak, masz rację. Z nielicznymi wyjątkami współczesne gady żywią się jakąś formą życia zwierzęcego. Jest jeden wyjątek. Żółwie lądowe. Które są kim, Haniu? Vegetarians albo wegetariami.
bo żółw lądowy to gad. A dlaczego gad? Bo znosi jajka. A Hania, wiecie co? Hania też jest gadem, bo dużo gada. Myślałam, bo znosi jajka. Żółwie lądowe jedzą liście, trawę, a w niektórych przypadkach, słuchajcie, nawet i znalazłam, że jedzą kaktusy. Dlaczego? Cię nie rosną na plaży. Rosną. A teraz przejdźmy do następnego tematu, który będzie troszeczkę bardziej poważny. A o co byś chciała pogadać? Chciałabym wspomnieć o wojnie na Ukrainie. O, proszę nie. To straszne, co tam się dzieje. No, to jest akurat prawda. I miejmy nadzieję, że ten konflikt niedługo się zakończy. Wiecie, udało mi się ostatnio porozmawiać z naszą Tosią. Posłuchajcie, co ona czuła, jak przyjechała do Anglii, jak miała 10 lat. Wiecie, że ona w ogóle nie mówiła po angielsku, a musiała iść do szkoły zaraz po przyjeździe i wiem, że nie było jej łatwo, bo pomimo tego, że uczyła się angielskiego w Polsce, nagle jakby tu go zapomniała. Myślę, że to była taka stresowa reakcja. Ale posłuchajcie, co mówi Tosia. Pamiętasz, jak przyjechałaś do Anglii? Ano, pamiętam. I jak poszłaś do angielskiej szkoły, to jak się czułaś? No nie wiem właściwie. Na początku było trudno, bo języka nie do końca rozumiałam, ale potem, jak zaczęłam się już uczyć, to trochę łatwiej było. I dzieci i nauczyciele ci pomagali, tak? Najwięcej nauczyciele, ale tak. Ale dzieci też cię zaakceptowały, pomimo tego, że przyjechałaś z obcego kraju, nie mówiłaś w ich języku. No tak, były też inne dzieci, które nie były z Anglii, które też zostały zaakceptowane przez dzieci, więc tak. Czyli generalnie zostałaś, pomimo swojej inności, tak to nazwijmy, zostałaś przyjęta. Tak. A jak to masz do wojny u Ukrainy? Ano tak, że do Polski i do innych ościennych krajów przyjechało wielu uchodźców z Ukrainy. Są to kobiety, dzieci i ludzie w podeszłym wieku. I w naszych krajach szukają bezpiecznego miejsca, gdzie będą mogli przetrwać czas wojny. Ja nie wykluczam, że wielu z nich pozostanie u nas w Polsce po wojnie. I co wtedy? Wtedy będą się z nami asymilować, tak jak nasza rodzina asymiluje się ze społeczeństwem angielskim. A co to znaczy asymilować? Tak z ciekawości. Kochanie, mówiąc przysłowiem, a ostatnio mówiliśmy w ostatnim odcinku o przysłowiach, to jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i ony. No dobrze, to tata ujął. To przysłowie mówi, że wkraczając do pewnej grupy społecznej, musimy przestrzegać jej zasad. Tak tłumaczy się to przysłowie. A to dobrze, bo ja myślałem, że musimy krakać i jeść wronie jedzenie. A to przecież padlinożercy są te kruki i te wrony. Są, ale tak jak nam Tosia opowiadała, nie było jej łatwo na samym początku, gdy musiała iść do angielskiej szkoły. Myślę, że ukraińskim dzieciom też nie jest łatwo iść teraz do polskiej szkoły. Haniu, a co można zrobić, by tym dzieciom łatwiej się żyło w Polsce? Być miłym i być dobrym dla nich, bo może czują wciąż to, co się stało w ich w domach, może zrobił się jakby wybuch czy coś. Mm-hmm. Pewnie, i że bardzo tak. Świetnie, boją się, świetna więc, odpowiedź, Haniu. Więc wciąż mogą czuć, że tutaj to się stanie, więc musi być bardzo miły. Mm-hmm. I nie wyśmiewać się i przyjąć ich do swojej grupy. A czy wiecie, że takie nowe dziecko może być czasami smutne i nie chcieć tej interakcji, a czasami nawet może być i niemiłe? Tak wiem. Czytałam kiedyś książkę o Titim. A ja to chyba wiem, co to za książka. Basia i przyjaciele. Titi, przyjaciel z Haiti. Oczywiście. To jest właśnie ta książka. A takie dzieci właśnie mogą też być agresywne. Po prostu czują ból. Ale otoczmy je swoją opieką. Czyli co? Dla naszych nowych kolegów w szkole, a nawet i w pracy, jesteśmy mili i wspierający. Pamiętajmy, że ci ludzie uciekli z kraju, gdzie jest wojna. A na dziś już zakończmy. Pamiętając, że w marcu jak w garncu, a kwiecień plecień jest bardzo zimny. A kwiecień plecień coś przeplata, trochę zimy, trochę lata. I wybaczcie nam, że dziś nie ma bajkowiska,
ponieważ nasz czołowy opowiadacz na razie jest bez głosu i co gorsze, bez sił, aby napisać dalszą część uniwersum Dzieciandi. Przed nim jednak zmontowanie tego odcinka. Pozdrawiamy Was! Społecznie! Serdecznie! Serdecznie, społecznie to będziemy pracować. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa.